Droga powiatowa, ulica Lipowa w Płośnicy, została oddana do użytku. tej chwili w miejscowości Płośnica, dzisiaj w dniu dzisiejszym odbiór ulicy Lipowej bardzo ładnie zrobione, przede wszystkim poprawiające bardzo bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci, które uczęszczają tej do szkoły, wszystkich, którzy korzystają z pobliskiego marketu i skrzyżowania, skrzyżowania które, które do tej pory było bardzo niebezpieczne, bardzo trudny wyjazd był z, tego, z tych bocznych ulic. Także naprawdę bardzo dobrze wykonana droga, wykonawcą drogi był Związek Spółek Zdziałdowa i naprawdę wykonane zostało to bardzo dobrze. Wartość inwestycji 4 miliony złotych, więc naprawdę duże środki. A 2 miliony 800 dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chciałbym tutaj podziękować pani. Radnej Grażynie Kamińskiej, byłej radnej Grażynie Kamińskiej, która od dłuższego, od wielu lat zabiegała o remont, modernizację tej drogi, także no udało się ją wreszcie zrealizować i, i myślę, że z ogromną korzyścią i przede wszystkim poprawą bezpieczeństwa dla mieszkańców Płośnicy, miejscowości Płośnicy, ale też i całej gminy, bo jest to bardzo ruchliwe miejsce, centrum gminy, więc naprawdę, na, na pewno wiele osób będzie z tej drogi korzystało. Jest mi niezmiernie miło, że jest tak pięknie wykonana z chodnikami również. Gmina Pośnica nie finansowała tej drogi, a mamy piękny odcinek przez całą miejscowość. Myślę, że to poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Pośnicy oraz przyjeżdżających tutaj do tej miejscowości, bo mamy przy tej drodze duży sklep. Z drugiej strony mamy szkołę. Są na tej drodze wykonane chodniki. Oraz zatoki autobusowe, które poprawią bezpieczeństwo i odbiór dzieciaków, odbiór do szkoły i ze szkoły. Odcinek może niedługi, bo 822 metry wydawałoby się, że nie dużo, ale jednak ten odcinek był dosyć kosztowny. Ponad 4 miliony złotych koszt tej inwestycji, a to dlatego, że do tej pory droga była, że tak powiem, wiejska, i przy tej drodze znajdowały się rowy odwadniające. Oczywiście nie było chodników, nie było poboczy. W związku z tym należało wykonać odwodnienie, pobocza, wjazdy, chodniki, stąd takie ani inne pieniądze, te 4 miliony złotych koszty inwestycji. Ale droga, tak jak widać, jak Państwo to widzicie, spełnia wszelkie standardy, jest odpowiednio, ma odpowiednią szerokość, chodniki są po obydwu stronach, jest odwodnienie wgłębne, w związku z tym nie ma problemu. Z opadami deszczu. Mamy piękne pobocza, niedługo porośnie trawka, na razie mamy suszę, ale jak przyjdzie inna pogoda, będzie tutaj ładnie zielono. No i oczywiście skrzyżowania. Skrzyżowania z ulicą dworcową, z ulicą nową, przebudowane, poszerzone. Elementy bezpieczeństwa, wysepki, które Państwo widzicie na skrzyżowaniach, są elementami bezpieczeństwa. Także kierowcy tirów. Przepraszam, jeżeli Wam to cokolwiek blokuje, proszę o zwolnienie. Współpraca z powiatem, jako młody, młodemu wojtowi, układa się na tą chwilę bardzo dobrze. Z panem starostą na pewno się w pewnych tam kwestiach nieraz nie zgadzamy, ale dochodzimy do kompromisu. Wszystkim kierowcom, a w szczególności mieszkańcom Płośnicy, życzymy przyjemnego użytkowania.